Witam widzów Racjonalisty TV i witam naszych gości. Przedstawię naszych gości w kolejności może takiej niekonwencjonalnej, ponieważ jedno z gości jest gości u nas po raz pierwszy, więc przedstawię go, tego gościa jako pierwszego. To jest pan Dariusz Cychol, bardzo fajny gość. Tak powiedział, żeby go przedstawić, ale nie tylko dlatego zaprosiliśmy Dariusza do dzisiejszej rozmowy. Przede wszystkim chyba dlatego, że jest redaktorem naczelnym tygodnika Fakty po mitach. Tygodnika nieklerykalnego. Mocno nieklerykalnego. No, drugim gościem, a właściwie być może nawet gospodarzem, jest oczywiście niezastąpiona, zawsze prawie obecna profesor Joanna Henderek z UJ-u. Witaj, Joanno. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. A rozmawiać dzisiaj bym chciał o tym, czy Kościół katolicki w Polsce sprawuje wciąż lub nie wciąż rząd dusz w Polsce oczywiście. I nie chodzi mi o to, czy Kościół cieszy się i korzysta z wpływów politycznych, no bo to jest dość oczywiste. Wprawdzie w ostatnich dniach okazuje się, że te wpływy polityczne być może nie są aż tak silne, jak się wydawało w zeszłym roku, gdy Kościół przeprowadził tą prawie totalną delegalizację aborcji. No ale tak czy inaczej niewątpliwie wpływy polityczne, czy po prostu sojusz tronu z ołtarzem w Polsce wciąż istnieje. Nawet jeśli są jakieś zgrzyty na tej linii, tak jak zresztą były w państwach faszystowskich między Mussolinim a Kościołem. Mussolini z jednej strony uratował Kościół przed bankructwem, ale potem mimo daleko idącej współpracy dochodziło do zgrzytów, bo obie strony chciały mieć władzę nad procesem edukacji, mówię teraz o faszystowskich Włoszech. Ale przechodząc do Polski, chodzi mi o ten rząd dusz właśnie, czyli o to, na ile Kościół ma, jeśli ma, wpływ na ludzkie postawy, systemy wartości, normy, zachowanie, to, co jest dla ludzi ważne lub nieważne i tak dalej, w płaszczyźnie osobistej i społecznej. Ja będę chciał rozbić to ogólne pytanie na takie bardziej szczegółowe pytania, ale być może chcielibyście już na tym etapie wygłosić takie wstępne expose, czy wstępną ogólną opinię na temat tego, czy ogólnie mówiąc Kościół ma, czy sprawuje wciąż ten rząd dusz, czy też nie. Czy to jest być może... Ja już wiem, że się różnimy w opiniach, na szczęście, także będzie trochę dyskusji w dzisiejszej rozmowie, ale czekam na waszą wstępną deklarację. No jestem ciekawa, co panowie sądzą na ten temat. Mówiąc szczerze, ostatnie wydarzenia, mam tu na myśli choćby obrady Sejmiku Małopolskiego nad ustawą anty-LGBT uderzającą w środowiska LGBT. Chodzi oczywiście o tą haniebną strefę wolną od LGBT. Myślę, że te ostatnie obrady i to, jakie tam padały argumenty, jaki był dobór w ogóle pojęć, prawda, tam padały określenia typu cnota, grzech, sprawiedliwość, ale właśnie w takim kontekście bardzo mocno religijnym, to pokazuje, że mamy jednak duży problem, to co powiedziałeś, ten mariaż tronu i ołtarza, tutaj było widać bardzo dobrze, a z drugiej strony no, zastanawiam się i to jest chyba takie pytanie otwarte, co z naszą mentalnością, prawda? Bo jako filozofka kultury, gdy przyglądam się naszemu społeczeństwu z tej, prawda, perspektywy, no, dla mnie jest bardzo ważne też takie ukryte wzorce kulturowe, które nami rządzą, z których czasami sobie nie zdajemy sprawy, które wypływają w różnego rodzaju naszych zachowaniach, postawach, czy nawet w języku.
I mam takie wrażenie, że chociaż na przykład młodzież się bardzo mocno laicyzuje, to jednak ten tak zwany rząd dusz, czyli tutaj dla mnie takie oddziaływanie kulturowe, przejmowanie pewnych właśnie wzorców, symboli, no weźmy choćby pojęcie na przykład grzechu, czy stosunek do seksualności, czy stosunek do cielesności, czy w ogóle, prawda, rozumienie na przykład ról różnych społecznych, to w jakimś sensie jest, nazwijmy to, skażone właśnie takim myśleniem katolickim, czy może szerzej chrześcijańskim. Ale to taka wstępna moja próba i to jest raczej pytanie niż teza, bo to też jest chyba kłopot z naszą rozmową, bo mówimy w czasach bardzo takich dynamicznych, prawda? Gdzie wydaje mi się, zderzają się właśnie takie dwie siły, bo choćby po zimie, po tych protestach kobiet, widać było na przykład, jak dużo młodych ludzi wypisało się z religii, prawda? Gdzie zaczęło tak świadomie formatować swoje bycie w społeczeństwie, w opozycji do Kościoła, więc to by otwierało nas. No tutaj dodam tylko słówko. Darku, już Cię dopuszczam do głosu, a nawet wręcz zapraszam. Chcę powiedzieć, że ja już 2 lata temu spotkałem się z dyrektorem liceum, i nie warszawskiego liceum, tylko z maleńkiego miasteczka na Mazowszu, z Sochaczewa, z którym miałem przeprowadzić wywiad między innymi, i on mi powiedział, że w jego liceum ani jedna osoba nie chodzi na religię, już 2 lata temu. Także ten proces odchodzenia młodzieży od religii trwa już od iluś lat i dotarł nawet do małych miasteczek na Mazowszu, a nie tylko do wielkich miast w zachodniej Polsce. Ale to przejdziemy jeszcze do szczegółów. Darku, co powiesz na wstępie? Tytułem zagajenia, mniej więcej równo 30 lat temu, gdzieś tak w 1991 roku, kiedy miałem okazję dyskutować na temat klasy średniej w Polsce, dyskutowałem ze swoim znakomitym kolegą, publicystą, znanym w tygodnika Nie. Mówiąc o tworzeniu się klasy średniej, a był to okres reformy Balcerowicza, pojawiania się w dobrobytu rzekomego szybkich bankructw, zwrócił mi uwagę na jedno, że mówiąc o klasie, w tym wypadku klasie średniej, powinniśmy się zastanowić, jak ona jest liczna i jaki jest stan jej posiadania. Te dwa wyznaczniki, gdybyśmy przenieśli na temat naszej rozmowy, czyli czy Kościół sprawuje, posiada rząd dusz, czy nie, to fajnie wyglądałaby ta rozmowa na samym początku, co wczoraj podczas naszego spotkania, prawda, zasygnalizowałem, natomiast uczciwie nie chciałeś podjąć dyskusji poza wizją. Twierdzę, że jak najbardziej. Rząd taki Kościół posiada. Pytanie, jak głębokie jest to posiadanie i jak szerokie. Czyli jak rozumiem, dyskusja nasza dzisiejsza sprowadzi się do krytyki tego stanu, iż Kościół tę duszę posiada. Chociaż wiem, że twoje zdanie będzie od razu inne. No właśnie, więc się nie całkiem sprowadzi, chociaż pewnie o tym też będziemy rozmawiać. To ja w takim razie przejdę do konkretów, tak jak sobie wyobraziłem, bardzo, bardzo ogólnie mówiąc, zarysię naszą rozmowę. Więc chciałem zacząć od tego, że moim zdaniem jest dość oczywiste, że Kościół w Polsce właściwie w pewnym sensie nie istnieje jako jeden byt. Są co najmniej 2 kościoły. I o tym rozmawiałem nie tylko ja, oczywiście, na przykład ze Staszkiem Obirkiem już chyba 5 lat temu o tych 2 kościołach, ale dla mnie stało się to najbardziej oczywiste chyba 1,5 roku temu, gdy oglądałem transmisję, nagranie ze ślubowania żołnierzy Chrystusa w Radomiu, bodaj to miało miejsce jakiś czas temu. I rotę tego ślubowania odczytywał ksiądz, a ci żołnierze Chrystusa, czyli tacy młodociani neofaszyści, klerykalni, powtarzali. I okazało się, że w tej rocie
i oni wszyscy powiedzieli, że ich głównym wrogiem, tych żołnierzy Chrystusa w Polsce, nie jesteśmy na przykład my wcale, tylko tak zwany, tak cytuję prawie dosłownie z pamięci, ale myślę, że to dobrze pamiętam, ich wrogiem głównym jest Kościół otwarty, który głosi fałszywe miłosierdzie. Tak to sformułowali. Ja nie proponuję, żebyśmy to dyskutowali, tę kwestię, tylko chciałem powiedzieć, że odtąd uznałem, że jednak to, co wcześniej wydawało mi się problematyczne, czyli czy faktycznie można mówić o dwóch kościołach, a nie o jednym, uznałem za faktyczne i ważne również dla nas, w tym sensie, że wydaje mi się, że powinniśmy jakoś popierać ten podział, niekoniecznie po to, żeby prowadzić do jakichś walk wewnętrznych, w sensie czysto wojskowo-przemocowym, ale jednak, że ja uważam, że powinniśmy wspierać ten kościół otwarty, odkąd on stał się wrogiem numer jeden żołnierzy Chrystusa. I w związku z tym podziałem proponuję, żebyśmy przynajmniej na chwilę się umówili, że mam w jakimś stopniu rację i że faktycznie są te dwa kościoły. Bo chciałem najpierw zapytać was, czy uważacie, że ten kościół otwarty właśnie sprawuje rząd dusz, czy jak Darku mówisz, posiada rząd dusz, a żeby lepiej może pokazać, co na przykład mam na myśli, chociaż z grubsza wiemy i nasi widzowie wiedzą, co mam na myśli, przeczytam maleńki fragmencik wyjątkowo, po raz pierwszy od 5 lat coś będę czytał w trakcie nagrania, ale maleńki fragmencik wypowiedzi księdza Kazimierza Bema, który kilka dni temu w radiu TOK FM powiedział między innymi, co myśli o Kościele w Polsce. Czy mnie w tej chwili widać? No ja włączyłem... Widać. Widać. Bardzo dobrze cię widać. Dobrze. To w takim razie ten fragmencik, tylko krótki fragment jego wypowiedzi. Katecheza, którą wprowadzono w Polsce na początku lat 90., poniosła absolutną klęskę, jeśli miała kształtować postawę chrześcijańską. Ludzie nie wiedzą, czym jest chrześcijaństwo i czym się objawia. Jedyne, co jej się udało przekazać, to tę obsesję Kościoła z połowy XX wieku na temat aborcji, na temat zygotek, o których Biblia w ogóle się nie wypowiada. Nie istnieje pojęcie życia poczętego, cywilizacji śmierci. To są wymysły Jana Pawła II. Chrześcijaństwo nie sprowadza się do zaglądania ludziom w łóżka, a szczególnie w pewne miejsce między nogami. Chrześcijaństwo sprowadza się do życia w sposób godny, czyli dostrzeganiu w obcych bliźniego. No więc już wiecie, co mam na myśli, mówiąc o Kościele otwartym. Mam oczywiście również na myśli poglądy Staszka Obirka, księdza Koblińskiego w jakimś stopniu, przynajmniej tę część jego poglądów, które poza nagraniem wygłasza w rozmowie ze mną jakieś 2 lata temu. I w związku z tym chciałem zapytać, czy uważacie, że ten Kościół otwarty sprawuje w jakimś zakresie, w jakiejś mierze rząd dusz w Polsce? To mi się wydaje akurat oczywiste, no ale chciałem jednak odróżnić te oba kościoły od siebie. Jeśli mogę coś zaproponować, to jeśli pan profesor nie ma nic przeciwko temu, może ja bym rozpoczął, dlatego że chyba moja wypowiedź będzie krótka. A mianowicie nie bardzo widzę uzasadnienie rozdzielania tych dwóch bytów. To znaczy, doskonale rozumiem, że prawda, w jednej strukturze, w tym wypadku w Kościele, mamy jakby frakcję, czy przenosząc to na język bardziej świecki, no tak należałoby to nazywać. Natomiast dla mnie jest to jeden byt. Jest to działalność gospodarcza prowadzona na zasadzie działalności bankowej. W tym wypadku jest to nic innego jak działalność ubezpieczeniowa, która to w swoim zakresie ma takie same przesłania, jeśli chodzi o mechanizm prowadzenia biznesu, jak zwykła działalność bankowa. Czyli proponują opłacanie stałych składek,
w zamian za wypłatę odszkodowania, reklamacji, które to odszkodowanie po śmierci można tam, prawda, otrzymać w formie nagrody, jak się już umrze. Reklamacji nie ma. Mają tak mocną siłę przebicia, że z tej działalności są zwolnieni nawet z opodatkowania w trakcie, tak? Już nie. Znaczy w Nowym Ładzie mają być opodatkowani. No niemożliwe. Protestują przeciwko temu już. Zobaczymy jak to będzie. No póki co nie są. I działalność natury wyższej, edukacyjnej, jakiejś pięknej, może się gdzieś zdarzyć. Natomiast z mojego punktu widzenia jest to taki margines, że po prostu mówiąc, że oceniając całą tą strukturę, nie warto tym sobie głowy zawracać. To jest raz. Dwa, ani myślę po prostu oceniania, ani myślę oceniać postawy osób deklarujących się jako osoby wierzące. Także to, że posiada Kościół bezpośrednie przełożenie na osoby deklarujące się z nim lub nawet na osoby nie identyfikujące się jako członkowie tej wspólnoty, jest dla mnie absolutnie pewne. Nasza rzeczywistość jest tego najlepszym dowodem. Natomiast samo rozgraniczanie tych kościołów po prostu nie ma większego sensu. Jeden i drugi robią złą robotę. To ja nie wątpię, jako ateista, sekundkę, tylko pół zdania odpowiem. Jednak no, moim zdaniem, ale nie mówię tego, żeby rozpoczynać dyskusję na temat tego wątku akurat, bo wrócimy do głównego wątku. Odkąd, tak jak podkreśliłem, odkąd jedni drugich zaczęli publicznie ogłaszać jako swoich wrogów, wydaje mi się, że tak całkowicie ich nie rozgraniczać nie można, zwłaszcza w tej sferze polityczno-ideowej, bo ty się skupiłeś na takiej sferze praktyczno-gospodarczej, że tak powiem, i w sensie dosłownym, i w sensie bardzo metaforycznym. A dla mnie jakoś ważniejsze jest na przykład to, jaki oni mają wpływ na niektóre prawa i wolności, tak jak prawo do aborcji, czy prawa osób LGBT i tak dalej. No ale dobrze. Także tu jest pierwszy obszar niezgody, może wrócimy do tego przy innej okazji. A teraz znaczy nie zauważyłem, Andrzeju, nie zauważyłem tego obszaru niezgody. Mówimy to samo. Tylko ty usprawiedliwiasz jakby funkcjonowanie jednej z frakcji. Nie tyle usprawiedliwiam, ile odnotowuję. Podchodzisz z większą życzliwością. No tak, bo oni nie chcą zakazywać na przykład aborcji. Tam 300 czy kilkuset księży podpisało taki list księży, nie wiem do kogo, chyba do całego świata, w którym oni deklarują przywiązanie do wartości, ale jednocześnie wprost twierdzają, że Kościół nie ma prawa, nie powinien zakazywać nikomu. 300, tylko polskich duchownych? To chyba byli polscy duchowni. Tak. 50 tysięcy, których mamy. Nie, no dobrze, ale to ja mówię, że istnieje coś takiego. Oczywiście to jest marginalne polityczne, ale warto dostrzec moim zdaniem, no i tu się troszkę nie zgadzamy. No to ja w takim razie wejdę ci w słowo, Andrzeju, bo właśnie wydaje mi się, że ten Kościół otwarty jest bardzo marginalny. Ja się czasami zastanawiam, gdzie go mam szukać. Wprawdzie jako ateistka nie chcę chodzić do kościoła, ale chciałabym z kimś móc porozmawiać i mam takie wrażenie, że ten kościół właśnie otwarty, o którym ty mówisz, jest bardzo takim marginalnym zjawiskiem. Natomiast ja bym tak nie bagatelizowała tego czynnika takiego instytucjonalno-finansowo, też komercyjnego, czy dodałabym jeszcze taki czynnik popkulturowy, bo Kościół właśnie niezależnie od tego, jakie ma frakcje, no mamy, prawda, szaloną toruńską, mamy parę innych frakcji, mamy tą bardziej właśnie marginalną, ale nazwijmy ją jakąś otwartą, liberalną, to jednak Kościół jako całość przede wszystkim produkuje nam nieustająco w różnych, czy to tekstach, czy to w różnych rytuałach, czy w różnych, powiedziałabym, sądach, pewną taką płaszczyznę
symboliczną, semantyczną, która przenika niestety do kultury. I to wcale nie jest neutralne i to wcale nie jest bezpieczne. Nawet ten kościół otwarty, ja bym powiedziała, on momentami, to co ty sugerujesz, no i fajnie, że się znaleźli tacy księża, którzy podpisali za możliwością aborcji. Ja słyszałam o takiej wersji, że oni są za możliwością aborcji dla tych osób, które są niewierzące. No to jest super, to bardzo, bardzo ciekawy krok. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że taki kościół otwarty może być jeszcze bardziej niebezpieczny, bo on może nas tak uśpić pod tytułem jesteśmy tacy otwarci, proszę bardzo, liberalni. Natomiast co on nam daje w pakiecie tak naprawdę? Popatrzmy na dogmaty, popatrzmy na tą taką strukturę monistyczną, hierarchiczną, gdzie w zasadzie każdy inny, nawet jeżeli będziemy na niego otwarci, to jest innym, prawda? Tutaj jakaś taka inkluzja rzadko jest dopuszczana. Buduje się przez tą hierarchiczność taką feudalizację społeczeństwa i widać tak naprawdę, jak nasze społeczeństwo jest bardzo takie, powiedziałabym, neoklasistowskie i ciągle buduje hierarchię. Więc ten przekaz, on cały czas funkcjonuje i nawet właśnie w tym otwartym, przez to takie intelektualne uśpienie, prawda, że możemy, słuchając zwłaszcza takich filozofujących czy socjologizujących księży, sobie pomyśleć, o super, to jest ciekawe, to narażeni jesteśmy na takie nawet podprogowe wpychanie nas w pewne kategorie czy dogmaty czy założenia kościelne i ciągle nie mamy szansy tak naprawdę na budowanie prawdziwie świeckiego państwa. Ja myślę, że to jest nasz największy problem, prawda? Że niezależnie od tego, jaka frakcja, oni cały czas są, prawda? I nie mamy możliwości, żeby budować tą narrację i polityczną, i prawną, i społeczną bez Kościoła. I ostatnie słowo, bo dla mnie tutaj znacząca jest preambuła do naszej konstytucji. Przecież tam mamy zapisane, prawda, w preambule już odwołanie do wartości katolickich. Potem pojawiają się wartości, które nie są oparte na tych wartościach kościelnych. No ale preambuła do konstytucji, która ma w sobie taki zapis, już pokazuje zaburzenie, już pokazuje, że jesteśmy gdzieś bardzo mocno ściągani właśnie w takie gry i narracje kościelne. Ale preambuły nie pisał cały naród czy całe społeczeństwo, tylko politycy, a ja wyraźnie prosiłem, ale oczywiście nie musicie się stosować do moich życzeń, żeby rozmawiać o wpływie na duszę Polaków, ogólnie ludzi w planie takim prywatno-społecznym, w planie politycznym. No w planie na przykład prywatnym były prezydent Kwaśniewski był człowiekiem niewierzącym, a politycznie zachowywał się jak człowiek Kościoła. Nie wiem, czy się chwaliłem już tutaj w naszej telewizji, że brałem udział w kilku posiedzeniach Komisji Konstytucyjnej, w tym w jednym plenarnym, któremu przewodniczył jeszcze nie prezydent, tylko przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Kwaśniewski. Byłem zaproszony przez Piotra Ikonowicza i grupę lewicowych posłów z koła PPS-u i miałem odczytać krótkie oświadczenie między innymi w sprawie preambuły i wtedy prezydent późniejszy Kwaśniewski nie dopuścił mnie do głosu. Ale nie jako człowiek mnie nie dopuścił, bo on człowieka, jak to polityk zresztą, nie przypadkiem Daimonion, o którym wczoraj mówiłaś, zakazywał Sokratesowi udział w życiu politycznym. Więc jako polityk Kwaśniewski mnie nie dopuścił do głosu, a podczas gdy księża obecni na sali wypowiadali się dowolnie, bez żadnego dopuszczania, kiedy chcieli, bez granic. Także, że na życie polityczne, zwłaszcza wtedy, ale teraz znowu, odkąd PiS rządzi, Kościół ma wpływ, co do tego nie ma wątpliwości. Słuchajcie, wasze wypowiedzi wstępne nasunęły mi pomysł, że może w ogóle zmienimy temat tej rozmowy i zastanowimy się nad tym, czy sensownie można mówić, sensownie z różnych perspektyw i, że tak powiem, logicznie i politycznie o istnieniu Kościoła otwartego, czy jest jakaś ważna, istotna różnica. Ale pomyślałem, że jednak bym się może uparł, żeby o tym rządzie dusz porozmawiać, a następnym razem być może zastanowimy się nad tym, czy ten Kościół otwarty jest na tyle otwarty i na tyle różny,
że jednak warto jakoś dostrzec w nim pewną wartość. Teraz bym powiedział tylko tyle, że Kościół ten zamknięty, czyli ten większościowy w Polsce, bardzo się boi tego Kościoła otwartego, moim zdaniem dlatego, zresztą akurat zgodził się w tej sprawie ze mną na przykład profesor Bartoś już kilka lat temu, też w Radiu Tok FM, że Kościół ten polski, faszyzujący, autorytarny, wsteczny, ciemny, straszny i tak dalej, boi się, że Kościół, że w Polsce dokonają się takie przemiany jak w Europie Zachodniej, gdzie poprzez liberalizację Kościoła no, od późnych lat 60., poprzez tą liberalizację no, doszło do głęboko i szeroko zakrojonej sekularyzacji. Ja obserwowałem w Europie Zachodniej, w różnych krajach ten proces i w kręgach no, jakoś tam religijnych, gdy brałem udział w programie europejskim Soul for Europe, czyli dusza czy duch dla Europy. Tam spotykałem się z przedstawicielami kościołów różnych, w tym katolickiego, no ale na przykład biskup reprezentujący kościół katolicki często wychodził w trakcie obrad, bo nie mógł słuchać tego, co cała reszta towarzystwa mówi, czyli na przykład ja i jeszcze ktoś z humanistów i przedstawiciele innych liberalnych kościołów. Dobrze, ale oczywiście zgadzam się z wami, że w polskich realiach, zwłaszcza politycznych, ale również innych, no decydujące znaczenie i głównym problemem jest ten Kościół większościowy, który uważa, że Kościół otwarty jest jego wrogiem. Dlaczego tak uważa? No bo sam jest, no, albo się boi, albo nienawidzi wszelkich przejawów wolności, wszelkich przejawów podważania na przykład tej hierarchiczności. To Karl Rahner pisał już w latach 80. przeciwko tej hierarchiczności, krytykując bardzo ostro Jana Pawła II. No więc ten kościół głównego nurtu polskiego, który, jak mówię, uważam za faszyzujący albo wręcz faszystowski w niektórych przejawach, jak na przykład w wypowiedziach Jędraszewskiego, wydaje się mieć przemożny i bardzo szkodliwy wpływ na sposób myślenia, mentalność, system wartości Polaków. No bo przecież wygłaszają te antyludzkie, że tak powiem, antywolnościowe wezwania, hasła, podjudzają do wrogości i tak dalej. Tyle tylko, że ja od jakiegoś czasu zadaję sobie pytanie i stąd był pomysł na dzisiejszą rozmowę. Czy oni tak naprawdę przyczyniają się do tego, że Polacy, duża część Polaków, no może około połowy Polaków, popiera te postulaty antywolnościowe, antyhumanistyczne i tak dalej, czy nie jest przypadkiem odwrotnie? To znaczy oni mówią to, co mówią, bo mają poczucie albo nawet mają świadomość, moim zdaniem byłaby to świadomość w dużej mierze, byłoby to rozpoznanie trafne w dużej mierze, że oni, jeśli chcą mieć to, o czym Darku, ty mówiłeś, zachować swoje wpływy również gospodarcze i polityczne, to muszą się po prostu przypodobać Polakom, którzy niezależnie od Kościoła, w połowie mniej więcej oczywiście, są faszyzujący, są autorytarni, są pełni wrogości wobec wszelkiej inności, czyli Kościół zdaje sobie sprawę, ten główny Kościół polski, że po prostu musi mówić to, co Polska plemienna, taka prymitywna plemienna, uważa, myśli, czuje, bo inaczej utraciliby jakąś tam resztkę rządu, nawet wpływy polityczne by utracili. Jakby zaczęli na przykład mówić, no choćby zgadzać się oficjalnie z Franciszkiem, obecnym papieżem, o którym też osobno możemy krytycznie porozmawiać, no ale w porównaniu z polskim kościołem jest postępowy i w sprawie osób LGBT, i w sprawie teraz przyjmowania uchodźców, prawda? Znaczy moim zdaniem zależność jest odwrotna. Kościół dostosowuje się do polskości w sensie takim etyczno, społeczno, kulturowo, osobistym również, a nie odwrotnie. Co by na to? Widzę po waszych minach, że będzie... Ja się przepraszam, ale zupełnie się tu z tobą nie zgadzam.
bo raz wydaje mi się, że patrząc w ogóle na historię, no to przecież my, nawet sięgając tak daleko, proszę wybaczyć, ale nawet oświecenie przespaliśmy, bo prawda, to nam Kościół załatwił. I jak popatrzeć na przykład na narrację lat 90., prawda, ten taki kult, o którym Maria Janion pisała, romantyczny, to on był bardzo mocno religijny, no bo ten Chrystus narodów, który cały czas gdzieś tu żył w tej mitologii lat 90. działał. I wydaje mi się, że jest dokładnie na odwrót, że to, co nazwałeś tą taką polską plemienną, przy czym te podziały na Polskę plemienną, nieplemienną, one są moim zdaniem bardzo skomplikowane i rozgrywają się tak naprawdę na różnych płaszczyznach, prawda? Nawet w takim mieście akademickim jak Kraków wydaje mi się, że tu znajdziemy i tych plemiennych ludzi, i tych, którzy czują się jakimiś kosmopolitami czy Europejczykami. Natomiast ta Polska plemienna jest plemienną właśnie dlatego, że cały czas siedzi w kościele. Mamy bardzo dużo przecież kulturowych katolików, którzy chodzą do kościoła, bo po prostu chodzą. Jak tych ludzi spytać, to oni być może nawet nie będą w stanie wymienić podstawowych prawd wiary, ale nie muszą. Grunt, że oni są w tym kościele, grunt, że oni nie wyobrażają sobie funkcjonowania poza. Ja znam nawet ateistów, którzy chrzczą dzieci czy posyłają na lekcje religii tylko dlatego, że tak się robi. To gdzieś taka struktura się, prawda, się robi, bo tak się robi, bo taka tradycja. No, ale czy to, jest, czy to ma związek z rządem dusz? To, że to ludzie jest chcą być... związane z rządem dusz, bo to jest w instytucji. Człowiek plemienny właśnie na tym polega, że chce być taki jak inni. To jest główna cecha plemienności, taki kolektywizm totalny, że nie można być innym. Tak, no to się na przykład chrzci dzieci i w tym sensie ateiści, tacy połowiczni ateiści, to ci, którzy no, są wciąż z Bogiem w sercu, prawda, już myślą, że Boga nie ma, ale poza tym są bardzo religijnymi ludźmi właśnie tej odmiany plemiennej. Tylko jest pytanie, no, samo posyłanie dzieci w ogóle nie oznacza, że słuchają Kościoła. Ja w trakcie swoich wywiadów z ludźmi wierzącymi na temat tego, w co właściwie oni wierzą, między innymi pytałem członków szeroko rozumianej rodziny mojej bliskiej osoby o to, co oni robią w Kościele właściwie, jak tam chodzą do tego Kościoła. Na przykład, czy słuchają kazań, czy jak się nazywają te wypowiedzi księżowskie. No i oczywiście się okazało, to znaczy wszystko to się okazuje od razu, bo te osoby zaczynają od tego, że się uśmiechają trochę ironicznie. Oczywiście nie słuchają. Pytam, o czym myślisz, Iwona, czy nie Iwona? Ach, no myślę o swoich sprawach. Znaczy ludzie plemienni właśnie idą do kościoła, między innymi dlatego, że w niedzielę nie mają nic lepszego do roboty, no ale chcą być tacy jak inni, spotkać też sąsiadów, ale czy oni słuchają, zwłaszcza uważnie, nauczania tak zwanego kościelnego? To tak jak z reklamą, przenika. Po kolei, znacznie bliżej mi, to znaczy absolutnie zgadzam się z poglądem pani profesor, czyli tym samym nie zgadzam się z tobą, Andrzeju. Postawiłeś tezę, że chcąc jakby utrzymać swój stan posiadania i pomnażać go, Kościół dostosowuje się do oczekiwań społeczeństwa. Czyli po prostu daje mu to, co chce. Myślę, że jest odwrotnie, że strażnikiem pewnych postaw jest właśnie Kościół. I widać moim zdaniem zagubienie, ogromne zagubienie tego Kościoła w prowadzeniu polityki ideologicznej, informacyjnej, czy jakbyśmy to po prostu, czy no, po prostu działań PR-owych. Z jednej strony nie mają nic do powiedzenia pod względem spraw społecznych, naprawdę, bo to, co mówią, jest puste, szkodliwe, niemądre. A to ksiądz Bem to samo powiedział. O tych zygotkach. Tak. Natomiast z drugiej popełniają kompletne błędy wizerunkowe. Mówię to jako człowiek, który w PR-ze
siedział kilka lat. I to nie mam bynajmniej na myśli pedofilii, stosunku do niej, krytyki, opóźnionych działań i tak dalej, tylko rzeczy znacznie szersze. No popatrzmy w tej chwili na to, co się dzieje. Mówię o sytuacji z ostatnich dni, czyli na przykład problem uchodźców. Co by im szkodziło wezwać rząd i ludzi do niesienia pomocy tym ludziom? Do przyjęcia. I dlaczego tego nie robią? Niektórzy robią. Na przykład najbliższa okładka, ale próbował tam żyć. Są jednostki. Chwała jednostki. Im, nawet ciężko powiedzieć chwała im za to, bo dochodzimy do pewnej paranoi, chwaląc ludzi za postępki czy czyny naturalne, prawda? W związku z czym nie mam pojęcia, dlaczego na przykład tego nie zrobili. Tak? No dlatego, że większość ludzi, tak jak dzisiaj na przykład profesor Dudek tłumaczył w telewizji, popiera politykę PiS-u w tym zakresie, bo Polacy jak to ludy plemienne opierają swoją tożsamość na rozróżnieniu swój obcy. To z etnografii czy z etnologii wiadomo, że to jest jakby fundament tożsamości plemiennej, właśnie to rozróżnienie swój obcy. I badania pokazują, że poparcie dla PiS-u nie spadło w ostatnim tygodniu ani trochę. To dzisiaj też widziałem wyniki. I po prostu tak jak przed chwilą wywodziłem ogólnie i teraz na tym konkretnym przykładzie dalej podtrzymuję swój wywód, że Kościół po prostu, jeśli chce zachować potęgę, wpływy, władzę i potęgę gospodarczą, no musi po prostu się przypodobać polskiemu ludowi, który w tej części, która jest w ogóle do utrzymania, bo oni już wiedzą, że młodzi ludzie czy wielkomiejscy w dużym stopniu i tak dalej są już nie do obrony, oni już wiedzą, że muszą po prostu populistycznie się przymilać do tej większości czy połowy, która właśnie tego oczekuje od Kościoła. Zwróć uwagę, że powiedziałeś, że mimo tych zachowań rasistowskich rządu, nazywajmy je po imieniu, związanych z kryzysem migracyjnym, poparcie dla PiS-u nie spadło, ale i nie wzrosło z drugiej strony. W związku z czym założenie, że akurat to jest to, co się Polakom tak bardzo podoba, jest takie sobie. Ja raczej przykład migracji, imigrantów przywołałem z innego powodu, żeby pokazać, że po prostu samobóje, strzały w stopę, no, sami sobie fundują. Najbliższa okładka mojego tygodnika, który ukaże się w sprzedaży jutro, przedstawia grupę uchodźców. Przepraszam, jutro to może podaj. Przepraszam, która ukaże się w piątek 27 sierpnia. Przepraszam, zapomniałem, że nagrywamy tę rozmowę. Przedstawia grupę uchodźców. Drut kolczasty przed nimi, uzbrojonych po zęby strażników granicznych polskich. I wpasowaliśmy świętą rodzinkę. Jezusa, nie, Maryję, Józefa z Jezuskiem. Do tej grupy. Hasło na okładce, lekcja miłosierdzia. Czy to odpowiada oczekiwaniom Polaków? Oni nie wiedzą, co myśleć. Znaczna część boi się nowego. Nie wiedzą tylko dlaczego. A dlaczego się boją? Bo, prawda, będzie prawo szariatu. No tak jakby w tej chwili nie było katolickiego prawa. I tak dalej, i tak dalej. Oni nie wiedzą, dlaczego się boją. A boją się dlatego, że im to Kościół mówi. To jest po prostu błędne koło. Ale ludzie bali się innego, obcego, zanim Kościół jakikolwiek powstał. Więc moja teza jest taka, że to jest pierwotniejsze niż chrześcijaństwo. Oczywiście chrześcijaństwo, mogę się tu z wami obojgiem zgodzić w jakimś stopniu, podtrzymuje te plemienne, oparte na nienawiści, wobec obcości, ten rodzaj mentalności właśnie, charakterystyczny dla osób niezindywidualizowanych, dla tak zwanego Ortega i Gasset nazywał człowiekiem masowym, ja nazywam człowiekiem stadnym.
i uważam, że oni się nie tyle boją, co nienawidzą po prostu inności. Może w tym być domieszka lęku, na przykład przed szariatem, ale myślę, że to jest bardziej fundamentalna nienawiść, którą zwierzęta stadne mają do kogoś, czegoś, co chciałoby ich z tego stada wygnać, wydobyć, zindywidualizować. Joanna, przepraszam za to. Andrzeju, ja cię przepraszam bardzo, ale pierwsza rzecz. Słuchajcie, nie przepraszajcie mnie za nic, bo wtedy ja będę musiał was zacząć przepraszać i to się stanie bardzo prosimy. Groteskowe. Dobrze, rozumiem, tak. Więc pierwsza rzecz, jesteśmy gatunkiem stadnym, a to nam daje przede wszystkim z takiej perspektywy czysto ewolucyjnej duże zdolności kooperacyjne. I to jest jedna z podstaw, na których nasz gatunek wygrał ewolucyjnie, mógł się tak rozwijać, budować kultury, więc to nie jest do końca tak, że my nienawidzimy i to jest wdrukowane w naszą naturę. Bardzo dużo takich działań właśnie agresywnych, działań też wykluczających czy budujących granice. To jest ten moment, kiedy człowiek wchodzi w relacje przede wszystkim pewnego osiadłego trybu życia. No i religie, rzeczywiście one zaczęły nas jakoś separować, bardziej mocno dzielić na grupy. Natomiast religie monoteistyczne, dlatego być może tylu katolików boi się muzułmanów, bo religie monoteistyczne, one dają nam takie zamknięte struktury, prawda? Mamy jednego Boga, jeden zestaw pewnych dogmatów, coś, co nazywamy jedną prawdą, jednym dobrem, to wszystko jest oczywiście uświęcone, wystarczy popatrzeć, prawda, na całą historię kształtowania się tych pojęć. I wydaje mi się, stąd te konflikty, więc Kościół, jeżeli tylko nie przepracowuje się, czy nie zmieni swojej postawy, to w sposób taki naturalny umacnia niechęć do innego, czy wręcz ją budzi, bo to jest ta niechęć do tego, kto ma swoją prawdę. A przecież to nasza prawda jest tą prawdą właściwą. I tu aksjologicznie nawet dochodzi do zniesienia, więc tak wracając do tego rządu dusz, mnie się wydaje, że ten rząd dusz ciągle nawet u osób, które deklarują się, że są zdystansowane do Kościoła, że tylko, prawda, tam chodzą, bo inni chodzą, to jednak mocno oddziałuje, stąd tak łatwo było na przykład 2015 obudzić tą niechęć do uchodźców, do migrantów. Zresztą PiS bardzo celowo rozgrywał tą kartą, szukając wroga, ale te narracje PiSu nie tylko były faszystowskie, one też opierały się na takich aksjologiach, które wyniesione są z Kościoła. Więc no tutaj... No, to jest bardzo problematyczne, bo jednak chyba musimy uznać, że no jakoś tam reprezentuje Kościół papież, więc oczywiście taka narracja nienawiści do obcego oparta jest na pewnym tradycyjnym myśleniu religijnym z czasów, kiedy religia naprawdę sprawowała rząd dusz, na przykład w średniowieczu, czy może nawet jeszcze w XVII czy XVIII wieku w jakiejś mierze. Ale polski Kościół, przepraszam cię, jest specyficzny, nie słucha Franciszka, bo tu rzeczywiście Franciszego właśnie. Ale dlaczego nie słucha Franciszka? Dlatego, że nie może słuchać Franciszka, bo by utracił to, o co walczyć, a walczy właśnie o rząd dusz, ale też o rząd w sensie czysto polityczno-gospodarczym. Moim zdaniem to, że PiS tak łatwo zmienił postawy Polaków wobec imigracji, a rzeczywiście to było szokujące, bo jeszcze we wczesnych miesiącach tego 2015 więcej Polaków niż Niemców popierało przyjmowanie imigrantów z Bliskiego Wschodu, a po kilku miesiącach dwukrotnie spadła liczba Polaków, którzy popierali. To moim zdaniem brało się stąd, że właśnie z tej polskiej plemienności przede wszystkim, bo zwróćmy uwagę, że jednak Kościół oficjalny Watykan po prostu już wtedy jednak wzywał do przyjmowania uchodźców, zwłaszcza z Syrii.
Ale chciałem zadać jeszcze jedno pytanie z tej sfery. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w ostatnich latach okazało się, że wśród ateistów, i kto wie, czy to nie jest jeden z głównych powodów, dla których w ogóle ten temat podejmuję, że wśród ateistów jest duże poparcie dla PiS-u, znaczy może nie bardzo duże, ale zdumiewająco duże moim zdaniem, razem ze wszystkim, co niosą rządy PiS-u, czyli rządy klerykalne, rządy anty-LGBT. Ja sam miałem do czynienia, nawet wrzucałem z Facebooka znajomych działaczy ateistycznych, takich twardych, zdawałoby się, ateistów, w jakimś sensie twardych ateistów, którzy no, w sposób wulgarny, chamski i tak dalej atakowali na przykład mój, może nie tyle wpis, co udostępniony materiał z parady gejowskiej w Amsterdamie. Potem usuwałem takich ateistów. Znaczy jest wielu ateistów, no teraz oczywiście też wielu ateistów jakoś sympatyzuje z ruchem antyszczepionkowym. Czyli wydaje mi się, że oczywiście można twierdzić, tak jak czasem się mówi o Stalinie, że on wprawdzie był ateistą, ale był, chodził do seminarium, więc jakoś tam był pod wpływem kościoła. Można coś takiego twierdzić, ale jeszcze nie wiem, czy wy coś takiego powiecie, bo jednym z argumentów na rzecz prawdziwości, względnej prawdziwości mojej tezy, ja nie twierdzę, że Kościół nie ma w ogóle żadnego wpływu. Moim zdaniem konserwuje tę plemienność jakoś, czy oni wzajemnie się umacniają, ten Polska plemienna z Kościołem katolickim, bo mają wspólny interes i Kościół nie ma żadnych wartości właściwie, tylko ma interesy. Tutaj byśmy się w tym aspekciku z Darkiem chyba zgodzili. Dlatego, że... W ogóle coraz bardziej się zgadzamy, dlatego że przed chwilą byłeś uprzejmy zakwestionować swoją pierwotną tezę. Jaką? Mianowicie przyznałeś, że jednak ten rząd dusz Kościół posiada i ma. Nie. Jeżeli coś nie dalej jak 30 sekund temu. Nie powiedziałem, że nie jest tak, że nie ma żadnego wpływu, a między jakimś wpływem a rządem dusz jest moim zdaniem duża różnica. Moim zdaniem rządu dusz nie ma, poza może 3% społeczeństwa, którzy słuchają Radia Maria regularnie, bo chyba w ostatnim roku to jest około 3%. Poza nimi nie. Ale co powiecie na ten mój argument o ateistach, którzy popierają i PiS, i no wszystkie irracjonalne, faszyzujące siły w tym kraju, w tej partii jeszcze bardziej faszystowskiej niż PiS, w tej chwili zapomniałem ich nazwy, też są działacze ateistyczni, jeszcze 3 lata temu liberalni, to znaczy należący do organizacji liberalnych. Słuchaj, nie widzę tutaj żadnych paradoksów, to znaczy może paradoksem to jest, ale jest to na tyle powszechne zjawisko, że przestaje być paradoksalne. Tak? Znam kilku pisowców, członków partii, a nawet osób wpływowych w tej partii, które są homoseksualistami. No i co? Niektórzy z nich stoją na czele wręcz krucjat antyśrodowiskowych LGBT. W związku z czym jest to normalne. No pytanie, dlaczego to zjawisko jest normalne, to choć dlaczego, irracjonalne. Dlaczego oni są w PiS-ie? Dlatego mogę się tylko domyślać. Jeden z wysoko postawionych funkcjonariuszy PiS-u, tak bym to określił, przed laty mi to powiedział. Przyjaźniliśmy się, nie zerwaliśmy przyjaźni, choć jej nie pielęgnujemy w ostatnich latach, ale powiedział mi wprost, dlaczego się tam znalazł. Stary mówi, jaką ja miałbym szansę na zrobienie kariery w SLD albo w Platformie. A tam, no wybacz, no, na poziomie ludzi jest naprawdę niewielu. Jak widzisz, szybko się przebijam. Przez lata korzystałem z jego pomocy. Jeżeli trzeba było kogoś z konkurencji pisowskiej zneutralizować, wystarczył telefon. O tym i o tym chciałbym pisać. A bardzo proszę, to mnie nie dotyczy. Kto cię interesuje, spotkajmy się. Tu padała nazwa miejsca w Warszawie. Tak? W związku z czym, no co kieruje ludziom chcącym robić karierę? No właśnie.
No właśnie, to jest o wiele bliżej mojego stanowiska, które tutaj prezentuję, że w dużej mierze ta Polska plemienna, poza podstawowymi takimi odruchami plemiennymi, to jest Polska ludzi, o tym z Joanną niedawno nagrywaliśmy na przykład rozmowę, o takiej amoralności katolickiej, że to już z samej natury katolicyzmu wynika. Naszym zdaniem wtedy się zgadzaliśmy. W ogóle po raz pierwszy z Janną się tak wyraźnie nie zgadzamy. Także chcę powiedzieć, że to, że Kościół w taki sposób się zachowuje i że dostosowuje się moim zdaniem populistycznie do większości, wynika również z faktu, że ta większość jest amoralna. Zupełnie kieruje się wyłącznie interesami własnymi. Ja nawet uważam, że większość Polaków to są tacy protofaszyści lekko psychopatyczni. Znaczy nie zdający sobie sprawy z tego, że może większość to przesadziłem, ale 1/3 do połowy to właściwie na pewno. Przy czym mam na myśli faszyzm nie jako ideologię oczywiście, bo zresztą coraz więcej autorów pisze o faszyzmie jako o pewnej mentalności czy formie społecznego bytowania. Znaczy takiej, że człowiek chce mieć wodza, że jest nacjonalistyczny, że jest autorytarny, że jest antyintelektualny. To też bardzo ważne, że głosi kult działania, a nie kult myślenia, to się składa na taką mentalność faszystowską. I ta mentalność nie zniosłaby Kościoła, który by nagle głosił miłość bliźniego w praktyce, poza tym ogólnikiem, który być może się jeszcze gdzieś kiedyś ktoś... Miłość bliźniego, no to się rozpędziłeś, no nikomu nie... No nie, no trochę się... Ale to jest ładne hasełko, prawda? Natomiast ja bym jeszcze dodała do tego dziwnego zjawiska, jak to ująłeś, ateistów, którzy mają poglądy, czy głosują na PiS, czy są za PiS, czy mają poglądy takie prawicowo, wręcz katolickie, to mi się wydaje, że to się też wiąże z taką prostą zasadą, że po prostu ateiści, jak każda inna grupa społeczna, są różni, spluralizowani i takie, prawda, ujęcie nas wszystkich pod tym jednym hasłem ateizm może czasami nam trochę wręcz mydlić oczka, że mamy dużo wspólnego. No nie do końca, prawda? Bo brak wiary w Boga czy uznanie, że Boga nie ma, jeszcze nie przekłada się, czy to na racjonalne myślenie, stąd, prawda, antyszczepionkowcy czy antykowidowcy, bo takich też, prawda, znamy ateistów, którzy uważają, że nic się nie dzieje, jaka pandemia to histeria. Czy przekłada się to na różnego rodzaju poglądy polityczne? No a poza tym wydaje mi się, że tutaj jeszcze dotykasz jednej rzeczy bardzo ciekawej, która być może w naszym kraju trochę się rozmywa właśnie przez ten rząd duszy i przez to mocne oddziaływanie Kościoła. Bo proszę zwrócić uwagę, jak popatrzymy na przykład na politykę taką europejską, na osoby, które weszły do choćby ostatnio do Europarlamentu, to wydaje mi się, że to bym się za Bendykiem poszła i zgodziła, że rzeczywiście taka ostra polaryzacja między lewicą a prawicą w wielu problemach, jak choćby kryzys klimatyczny, czy kwestia przyszłości, kwestia poradzenia sobie choćby z kłopotami ekonomicznymi, jakie odpaliła pandemia. Wiele kwestii znosi te podziały prawo-lewo. One czasami zaczynają być zupełnie umowne. Natomiast my tu w Polsce rzeczywiście tkwimy w jakimś takim ostrym, plemiennym sporze, gdzie jest właśnie prawica, lewica. I w zasadzie dla jednych może być inwektywą powiedzenie tyle waku. Ja, że mam sympatie lewicowe i jestem związana z lewicą, nieraz niejedną inwektywę wysłuchałam i wręcz właśnie takie zarzucanie mi, że jestem lewicową działaczką, to już, prawda, jest kojarzone jako coś, co jest złego. Ja mówię, no tak, no jestem, no tak. Więc prawda, ale z drugiej strony dla wielu prawica i bycie prawicowym politykiem czy działaczem będzie też negatywne. I to powoduje, że
trochę jesteśmy na takim marginesie europejskich przemian. Prawda? Nas ten spór, ta polaryzacja tutaj gdzieś odciąga od tego, co się dzieje, czy co może się wydarzyć, prawda, w Europie. I wydaje mi się, że to jest właśnie mocno związane z oddziaływaniem kościelnym, prawda? Bo ewidentnie prawica ma cały czas to błogosławieństwo Kościoła i jest związane z tymi tradycyjnymi wartościami, z tymi cnotami niewieścimi i z całym takim wesołym pakietem, gdzie człowiek jak tego słucha, to nie wie, czy śmiać się, czy płakać, prawda? Bo to są czasami szatańskie zupełnie koncepcje, ale ten taki właśnie mentalny sosik katolicki, on tutaj nas konserwuje. Konserwuje to zgoda, jak już mówiłem, tylko na ile jest decydujący. Jeszcze chciałem, nie wiem, Darku, czy chciałbyś do tego, co Joanna powiedziała teraz? Nie, absolutnie zgadzam się, także nic istotnego nie mam do dodania. Tutaj problem jest taki, że różnica między nami jest taka nierozstrzygalna, bo nawet gdybym ja zaproponował swoim zwyczajem sprzed lat, że spotkajmy się za rok, spróbujmy przeprowadzić jakieś badania i tak dalej, to chyba do niczego by nie prowadziło, bo z tego, co mi wiadomo o metodologii badań w naukach społecznych, tutaj nie dałoby się wykazać kierunku zależności. Znaczy, da się pewnie wykazać zależność, albo przynajmniej korelację, to już na pewno, ale czy Kościół wpływa na ludzi, czy Kościół się dostosowuje do ludzi, a tym samym kto na kogo ma wpływ decydujący, to chyba w badaniach empirycznych nie dałoby się wykazać. Mnie tylko trochę zaskakuje, że jednak tak nie bierzecie w ogóle pod uwagę faktu tego, co się dzieje w Europie, że tam jednak też istnieje Kościół katolicki. W niektórych krajach nawet się trochę umacnia, na przykład we Francji. Przepraszam przerwę, ale zwróciłeś uwagę, że mówimy o Kościele polskim. Tak, tak, ale jednak Kościół polski nie jest całkiem, przynajmniej teoretycznie, niezwiązany z Kościołem światowym. I to, że, ale mi nie chodzi o, chodzi mi głównie o to, że fakt, że Kościół polski tak bardzo nie liczy się z Kościołem zachodnioeuropejskim, czy właściwie już światowym, że to właśnie jest argument na rzecz mojej tezy, że tak się dzieje z tym Kościołem nieotwartym, większościowym polskim, dlatego właśnie, że on w polskich warunkach, ze względu na mentalność większości Polaków, która jest zakorzeniona w polskiej tradycji, w tej takiej plemiennej, czyli właśnie nieprzeoranej przez oświecenie, to, co ja, na co Joanna zwróciła uwagę, że ten nasz Kościół po prostu nie może inaczej, jeśli, ale będzie oczywiście znikał wraz z ludźmi, którzy będą po prostu umierać. Niektórzy zmieniają poglądy, ale moim zdaniem właśnie fakt, że te przemiany w Europie Zachodniej jakoś tam w ramach katolicyzmu, ten katolicyzm się, tak jak i protestantyzm, rozpuszcza w europejskości, naprawdę, w takim kościele duńskim, prawie jak w Izraelu, 40% członków kościoła narodowego czy państwowego, po angielsku national, deklaruje, że są ateistami, ale należą jeszcze do kościoła ze względu na to, że lubią w niedzielę się spotykać i uczestniczyć w takich etycznych, publicznych dyskusjach. To wszystko zmierza w tym kierunku, a w Polsce nie zmierza, bo w Polsce na to nie pozwala większość. Nie wiem. Zmierza, Andrzej. A, no to bardzo się cieszę. Zmierza. Ilość twardych, to znaczy Kościół też się zmienia. Tego rozgraniczasz, prawda, pod względem frakcji na mniej szkodliwych i bardzo szkodliwych. Ja to przyjmuję do wiadomości, bo tak de facto jest, tylko podkreślam, że szkodliwi są wszyscy z tej opcji, natomiast Kościół jak najbardziej się zmienia. Jeszcze nie tak dawno, w XIX wieku, Kościół był przeciwnikiem korzystania i jedzenia z pomidorów. No, było, minęło. Nie uznawał szczepionek. Był przeciwnikiem transfuzji krwi.
Podobno liczne wystąpienia były, choć nie znam oficjalnego stanowiska, w badaniach promieniami rentgenowskimi. Do tej pory jest przeciwko, przynajmniej nasz, przeciwko zapłodnieniom in vitro i przekazuje te swoje uwagi i mądrości wiernym, którzy to dzięki in vitro mają dzieci, które bardzo kochają. To się będzie zmieniać. Ten Jędraszewski zejdzie z tego padołu. No oczywiście. Głódź odejdzie i tak dalej. Oni się będą liberalizować. Rzecz w tym, że robią to wolno, bardzo wolno, wolniej niż ich koledzy, natomiast utrzymają stan posiadania w postaci nieruchomości, w postaci przywilejów, które mają w ogromnej części. Dalej będą sprawować swój rząd. Zmienią się, były okresy dla nich świetne, były okresy gorsze, takim okresem gorszym był okres powiedzmy lat 50., tak? Potem pojawił się okres lat 80., gdzie zaczęli kwitnąć i gdzie mieli przypływ, prawdziwy przypływ dusz. Ja jestem tego jakimś tam przykładem. Lgnąłem do kościoła, bynajmniej nie z powodu wiary, ale dlatego, że środowiska, które były wokół kościoła skupione, przynajmniej w niewielkim mieście, w którym mieszkałem, dostawały w inny sposób myślenia o rzeczywistości, o świecie, o innych wartościach. Stracili ten kapitał. Stracili. Teraz tego nie dają. No to znowu wymyślą coś innego. Będzie im teraz gorzej przez następne 20 lat, ale nie tragicznie. Tak, no stracą właśnie te dusze, których naprawdę mają. Że nie mają, a jeszcze chciałem dodać taki wątek bardziej polityczny, niż chyba do tej pory się pojawiał w naszej dyskusji, w naszym sporze wręcz, czysto politycznej. Bez dogmatu już w latach 90., krytykując wtedy rządy SLD, zwracaliśmy uwagę na to, że jednak SLD było bardzo przyjazne Kościołowi i naszym zdaniem w redakcji, tam panowała zgoda w redakcji, SLD ulegało złudzeniu właśnie, że wtedy Kościół jest na tyle wpływowy, że nie można go zbyt jawnie czy w ogóle krytykować, czy zachowywać się wobec niego w sposób nieprzyjazny, no bo utraci się poparcie. To trwało jeszcze w latach, w tych kręgach SLD-owskich trwało takie przekonanie jeszcze w latach w XXI wieku, na przykład w 2008 roku tygodnik Przegląd zerwał ze mną współpracę, dlatego że ja tam prowadziłem taki dział pod nazwą Sapere Aude, ateistyczny, i w tym dziale chciałem zamieścić wywiad z profesorą Barbarą Stanosz, w którym to wywiadzie między innymi pani profesor, ale i ja skrytykowaliśmy profesora Rejkowskiego za jego wypowiedź, w której właśnie wzywał SLD, miał jakieś takie głośne przemówienie wtedy, w którym przestrzegał SLD przed atakowaniem Kościoła. No my wyśmialiśmy profesora Rejkowskiego, skądinąd świetnego, zasłużonego w każdym razie psychologa. No i tygodnik Przegląd uznał, że to w ogóle jest nie do przyjęcia i nie tylko nie puścili tego wywiadu, ale w ogóle już nie chcieli więcej tego działu, chociaż wcześniej zamieścili nawet Dawkinsa, ale najwyraźniej właśnie dotykanie Kościoła w sferze politycznej mi się wydawało za bardzo zagrażać ze względu na te wyobrażone wpływy Kościoła. Jeżeli ja chciałem o tym rozmawiać dzisiaj, czy nie tylko dzisiaj, to między innymi dlatego, że w obecnych warunkach już mniej Lewica, a bardziej Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska nadal moim zdaniem za bardzo, zwłaszcza Tusk, to się okazuje przy różnych okazjach, nadal za bardzo wierzą w te wpływy Kościoła, żeby po upadku PiS-u mogło się dokonać coś, na co mam nadzieję wielką, czyli radykalne osłabienie politycznych wpływów Kościoła. Nawet z ustawami różnymi, które bardzo zmienią przepisy w zakresie aborcji i różne inne, dotyczące majątków kościelnych, czy finansowania Kościoła, opodatkowania i tak dalej. Moim zdaniem niestety, ale też stety, no bo jest dyskusja i mam nadzieję, że niejednemu da do myślenia, ta wiara w to, że Kościół sprawuje rząd dusz,
powoduje, że politycy zachowują się tak, jakby rzeczywiście sprawował i faktycznie popierają ten Kościół. I co wy na to, chyba już na zakończenie? To znaczy twój wywód sprowadził się do tezy czy też przekonania, że politycy boją się Kościoła i w znacznym stopniu jest to strach nieuzasadniony. Zgadzam się z tobą, ale po części, to znaczy wiadomo, że się boją, to zgoda stuprocentowa. Natomiast nie boją się na pewno wszyscy. I pytanie, w jakim stopniu jest to uzasadnione? Jaki ten strach jest, znaczy co uzasadnia, znaczy tak jak powiedziałem, w jakim stopniu jest to strach uzasadniony? No i moim zdaniem po prostu niepotrzebnie aż tak bardzo się boję. To jest prawda. Niepotrzebnie aż tak strasznie. Gdyby, no zastanówmy się, co Kościół mógłby stracić realnie i na ile potrafilibyśmy utrudnić mu życie, gdybyś został marszałkiem Sejmu z odpowiednim zapleczem politycznym. Panią profesor widzę jako panią prezydentową RP, jeśli mogę zaproponować. Prezydent? Ja za przeproszeniem rządziłbym... To żona prezydenta. Panią prezydent, tak, przepraszam. Tak, to miałem dokładnie na myśli. Ja mogę rządzić temat z Senatem, rządem, nieważne. No co moglibyśmy realnie zrobić w ciągu, powiedzmy, w 4 lat w przypadku parlamentu? No co, odbierzemy im to, co mają? Mam na myśli majątki? Oczywiście. Nie, znaczy, tylko Kościołowi, nie tylko Kościołowi, wszystkim, którzy odziedziczyli jakieś majątki dzięki temu, że w czasach feudalnych ich jacyś praprzodkowie wykorzystali. Bardzo bym chciał. Ja bym to zrobił, prawda, prościej. Ja kazałbym w 100% ponosić koszty utrzymania tego, co mają. My im budujemy fabryki pieniędzy i mówimy, że ich utrzymanie bierzemy na własne grzbiety. Tu jest błąd. Co moglibyśmy jeszcze? In vitro finansować, zmienić przepisy dotyczące aborcji, co na pewno by nastąpiło. No i dobra, czy oni żyliby gorzej? Czy oni sami w to wierzą? Nie, ale twierdzę właśnie, że... Ja się rozmarzyłam, bo sobie tak wyobraziłam, prawda, że... A to ja mogę kontynuować, mogę chętnie rozkłaczać ich, tak. Wszyscy możemy, każdy ma swój obszar, który... Ale ja przytnę, tak czasami marzę o tym rozkłaczaniu, widzę siebie na ciężarówce i wskazuję tylko te nieruchomości, wieżyczki do zburzenia. W Krakowie jest w zasadzie bardzo dużo, prawda? Bo Kraków jest chyba w połowie, jak nie więcej, przejęty przez Kościół. Natomiast ja myślę, że wystarczyłoby ukrócić takie nadużycia, no właśnie z mojego miasta przykłady, gdzie Kościół na przykład starał się o odzyskanie nieruchomości, którą rzekomo stracił, a potem się okazywało, że na przykład przed wojną ją sprzedał, na co były dokumenty, papiery, ale twardo chcieli dalej ją odzyskać. W Lublinie też są takie przypadki. Tak, więc no w tym momencie, gdyby ukrócić takie działania, ale Andrzeju, jak zadałeś to pytanie, to ja sobie też pomyślałam, że nasz problem polega na tym i tu gdzieś ta twoja teza, że mamy jakby dwa kościoły czy dwie frakcje, może działać. Nasz problem też polega na tym, że na przykład PiS jest wyjątkowo związane z tą frakcją toruńską i taką bardzo właśnie sfanatyzowaną czy szaloną, no bo to co robi Rydzyk, to się ocierał jakieś kliniczne klimaty. Natomiast... Faszyzm zawsze się ocierał o kliniczne klimaty. Natomiast z drugiej strony na przykład PO jest związane bardziej z takim kościołem otwartym. No więc można powiedzieć, tu źle i tu też niedobrze. Wspominałeś o SLD i też takim ugrzecznionym w stosunku do kościoła działaniu. Więc nam chyba brakuje ciągle takiej
konsekwencji pewnej, no teraz właśnie Nowa Lewica deklarowała taką świeckość, więc nam może brakuje takiej partii czy takiego głosu, który by jednoznacznie jednak odcinał się od Kościoła, właśnie nie robił tego ukłonu w stosunku czy do jednej, czy do drugiej frakcji kościelnej. I to jest, wydaje mi się, dobre pytanie, dlaczego ciągle my tak się kłaniamy, prawda? Ewidentnie mam takie wrażenie, że dużo ludzi jeszcze ciągle się boi, że coś straci. I to nie jest tylko problem polityków, ale myślę, że zwykłych obywatelek, obywateli również. To jest właśnie to posyłanie dzieci na religię czy chrzczenie, bo to jest też pewnego rodzaju strach i moim zdaniem to jest bardzo niepokojące, bo jak się ludzie boją, no to łatwiej jest ich zawłaszczyć czy nimi manipulować, a wydaje mi się, że tym jesteśmy podszyci. Ja kiedyś nawet obserwowałam, jak moja znajoma gwałtownie chowała Dawkinsa do torebki, bo miał przyjść znajomy, który jest wierzącą osobą. I o co chodziło? Bo ja się zdziwiłam, ale no co Dawkins ugryzie, prawda, ta okładka wypali mu oczy i było takie, ale nie będę ranić jego uczuć, prawda, więc my jesteśmy tak mocno przyzwyczajeni, żeby nie ranić uczuć religijnych, że mamy cały czas taką postawę przepraszającą, niedotykającą, a druga strona nie, prawda, nawet kiedyś usłyszałam, że przecież ateiści, jak można obrazić uczucia ateistów, przecież w jakim sensie, no choćby w takim, że na każdym skrzyżowaniu mam po trzy krzyże wsadzone. Ja kiedyś obserwowałam, jak jedno rondo budowali prawie 3 lata. Jak je postawili, to w ciągu tygodnia postawili też na nim krzyż. Udało się to zrobić w ciągu tygodnia. No więc... Przepraszam, panie profesor, no bo wyspecjalizowali się w tym. No, to jest kwestia specjalizacji wąskiej. To no może... To jest nasz problem. Może powiem na to, że ludzie się boją. Rzeczywiście tu powiedziałaś naraz o tych, co się boją i mamy we krwi na przykład to, żeby nie obrażać uczuć, to są jednak zupełnie inne rzeczy, chociaż się łączą, ale dwie inne rzeczy. Moim zdaniem to jest oczywiste zresztą, ale chcę, żeby było powiedziane, a nawet wybrzmiało, jak się modnie mówi, że ludzie wierzą w tą potęgę Kościoła, w to, że na tyle sprawuje rząd w każdym sensie, nie tylko dusz, że nie zastanawiając się nad szczegółami, w jakich ma się realizować ta potęga, że na wszelki wypadek unikają tego czy tamtego, albo prowadzą dzieci na religię i tak dalej, bo nie chcą, żeby się wyróżniało. A w końcu jednym z głównych celów tej rozmowy jest to, żeby troszkę obniżyć ten poziom lęku, bo sam fakt, że my we troje żyjemy jeszcze, świadczy o tym, że ta potęga nie jest aż tak wielka i że być może nie ma się czego bać. Ja wprawdzie dostawałem groźby śmierci za tą kampanię na rzecz sklonowania Jana Pawła II z lat 90., ale to były tylko 2 e-maile tchórzliwe, niepodpisane, więc od razu było wiadomo, że nic z tego nie będzie. Ale na zakończenie już naprawdę chciałem was zapytać, czy żeby ten ogół i te różne wątki różnego rodzaju spróbować zilustrować na jednym bardzo konkretnym przykładzie. Czy uważacie, że homofobiczne wypowiedzi Jędraszewskiego powodują, że wielu Polaków, zwłaszcza mężczyzn z formacji takich jak Żołnierze Chrystusa, Maryi i tak dalej, ale też wielu innych, stało się homofobami? Czy raczej Jędraszewski dlatego wygłasza takie homofobiczne wezwania, żeby trafić do serc i umocnić przywiązanie mas, milionów polskich homofobów? Oj, nie, to ja to obserwuję, przepraszam, tutaj też na tym naszym krakowskim podwórku. To jest niebezpieczne i wydaje mi się, że tu masz właśnie taki jednak rząd dusz, że dużo osób się radykalizuje. Jak Jędraszewski, tak powiem, pojawił się w Krakowie, to wiele osób wręcz oczekiwało wierzących, że no to pewnie ale dlaczego, będzie... Ale dlaczego oczekiwali? Ale poczekaj, to daj skończyć. Oczekiwali, że Jędraszewski trochę spuści z tonu, że dostosuje się właśnie do tego tutaj takiego krakowskiego, z jednej strony miasta akademickie, z drugiej strony, prawda, KIK, więc mocno działający, więc wszyscy oczekiwali, że on trochę spuści z tonu. Nieprawda. Natomiast
w tej chwili nam potrafią nawet mówić brawo, więc widać, że on jednak bardzo mocno wpływa na to środowisko. Jest obecny, nawet kiedyś z przerażeniem obserwowałam, że nawet jakieś filmiki były wyświetlane w tramwaju, więc on jest bardzo mocno obecny tutaj w społeczeństwie, przynajmniej w tym takim życiu społecznym. I patrząc po skali też prześladowań osób ze środowisk LGBT, to ewidentnie od i 2015, czyli od, prawda, dojścia do władzy PiS i od właśnie tego wzmocnienia narracji takich anty-LGBT przez Kościół, mamy coraz więcej problemów. Tu zresztą w Krakowie jest jeszcze kuratorka oświaty, dosyć kuriozalna pani, która również z Kościoła nie wychodzi i za Jędraszewskim biega, więc kiedyś w obronie właśnie. Była manifestacja w obronie Jędraszewskiego, no więc pani kurator z różańcem, jak z taką bronią stała i machała. To jest jednak taka przestrzeń, która jednak uruchamia skrajne poglądy, czy podgrzewa takie nastroje nienawiści. I ewidentnie, patrząc zwłaszcza po młodzieży, to ta skala przemocy wzrasta, ale też wzrasta takie poczucie zagrożenia, czy bycia wykluczonym, wykluczoną. No przecież coraz więcej nastolatków ze środowisk LGBT nie tylko ma myśli samobójcze, ale wręcz ma za sobą próby samobójcze. Nie wspomnę, nie wiem, czy to osoba, jest coraz które, więcej. Jest które tak, dokonały tego samobójstwa niestety skutecznie. Więc wydaje mi się, że tutaj ten wpływ negatywny jest bardzo dobrze widoczny. Że to nie jest dostosowanie się, prawda, Kościoła do, tylko formatuje ludzi. W 100% oczywiście zgadzam się z panią profesor, tylko zdaje się, że pytanie, które postawiłeś, Andrzeju, było ciut szersze, czyli po co Jędraszewski robi to, co robi? Czy odpowiada potrzebom, gawiedzi, czy też próbuje te potrzeby kształtować? Moim zdaniem jedno i drugie, równolegle. Czyli w jakimś stopniu po prostu znalazł pomysł na zagospodarowanie tych ludzi, którzy nie odnajdują się w innych środowiskach z różnych powodów, a odczuwają jedną z pięciu głębokich potrzeb ludzkich, potrzebę przynależności. No z głównych, bo występuje obok potrzeby bezpieczeństwa, miłości i tak dalej. To jest raz. Czy tymi słowami kształtuje te środowiska? Tak, i inne kształtuje, dlatego że przebija się z tymi poglądami. W sposób naturalny odbiorców czy też zwolenników tych swoich poglądów, na przykład z zakresu anty-LGBT, może znaleźć oczywiście w środowisku heteroseksualnym, czyli tam, gdzie ludzie nie dopuszczają w myśli o inności. Jest to wszystko naturalne. Pytanie, po co to robi? Po co? Skąd mu to w ogóle przyszło do głowy? No przecież, proszę Państwa, gdybyśmy sobie odpuścili, gdyby Jędraszewski odpuścił sobie ten temat, no to ten temat nie istniałby. No kogo tak naprawdę interesuje, co się dzieje w łóżku jego sąsiada? No nic, no. Oni to wywołali. Wywołali to w jakimś celu. No właśnie. Z jednej strony być może chcą na przykład stworzyć kolejną linię podziałów, bo w tym momencie wiedzą, że mogą liczyć na 50% poparcia, a gdyby tego nie było, no to by, prawda, spadali. To właśnie mówię cały czas właściwie, że oni to robią pod publikę, bo chcą umocnić swoje wpływy, czy przynajmniej poparcie. No, ale robią, natomiast z drugiej strony kształtują też publikę. Natomiast robią to oczywiście z wyrachowania. Bardziej interesujący wątek, ale to już jest, prawda, na
kolejną rozmowę i na inny jej poziom, gdzie nie czuję się specjalistą w ogóle. To jest próba odpowiedzi na pytanie, co mu się w tych zwojach mózgowych dzieje. Ja nie twierdzę, że one są lepsze od moich ani gorsze. One są z całą pewnością inaczej poukładane. Natomiast co między nimi iskrzy, co się tam musi wydarzyć, żeby akurat wpadł na pomysł, że kurczę, będę zajmował się tym, a nie innym tematem, no dla mnie jest to chore. No. Czy to wynika z jakichś kompleksów seksualnych, z odrzucenia. Być może dlatego nie zdecydował się na życie w świecie otwartym dla ludzi, tylko poszedł leczyć swoje kompleksy do środowiska dość hermetycznego, zamkniętego i z sukcesem udało mu się zostać jednym z liderów tego środowiska. Cholera wie. Tak twierdził. Na pewno jest to podłe, no po prostu. Angielski filozof George Monbiot, który krytykował Jana Pawła II bardzo ostro, między innymi za jego kampanię właśnie przeciwko homoseksualistom, bo to on zaczął nakręcać w Kościele właściwie taką nienawiść do osób homoseksualnych. Dokładnie coś takiego sugerował, że Jan Paweł II jest według George'a Monbiota gejem, ale jakoś zwalcza to w sobie, a poza tym oczywiście nie chce, żeby to się ujawniło, więc ta nienawiść na tym tle miała się jego zdaniem rozwijać. I prawdopodobnie często w środowiskach kościelnych albo okołokościelnych nienawiść do gejów jest na podłożu obaw przed własnym homoseksualizmem. To mówię jako To by wiele wyjaśniało, dlatego że aby nie operować nazwiskami, bo to może być trudne procesowo, no jeden z najbliższych czy najbliższy współpracownik Jana Pawła II, kiedy wrócił z Watykanu, no przyjechał do Polski z bardzo sympatycznym młodym księdzem, Włochem, zamieszkał w kamienicy należącej do rodziny tegoż dygnitarza kościelnego, a ostatnio nawet fotografowali się, prawda, trzymając za ręce. Być może tylko czy to mi przeszkadza? Przeszkadza mi tylko ich obłuda, no. No, mnie jednak przeszkadza. Mi najbardziej przeszkadzają ich wpływy polityczne, oczywiście. No, ale chyba na tym skończymy. A może tylko do jednego słowa się odniosę, do słowa podgrzewać, którego Joanna użyła kilka razy w ostatniej swojej wypowiedzi. Ja się zgadzam, że Jędraszewski i cały ten kościół faszyzujący podgrzewa w plemiennej Polsce te plemienne uczucia nienawiści do obcego, innego i tak dalej. Tu się zgadzam, tylko jednak, żeby móc podgrzewać skutecznie, to musi być co podgrzewać według mnie i to są właśnie te moim zdaniem plemienne cechy. Autorytaryzm, tęsknota do silnej władzy, do konwencjonalnego urządzenia świata, do porządku takiego autorytarnego i tak dalej, i tak dalej. Wiedziałem, że ta dyskusja się tak... Jeszcze chcesz coś powiedzieć? Tak, ja chciałem przeprosić za jedno sformułowanie, które użyłem w tym programie, wycofać się z niego, ale przede wszystkim przeprosić. Powiedziałem to przed chwilą, pies ich trącał. Przepraszam, to jest bardzo złe określenie, tym bardziej, że nagrywamy tę rozmowę 26 sierpnia w Międzynarodowy Dzień Psa. Przepraszam. Jeszcze w towarzystwie Joanny Hańderek, która jest wielką obrończynią praw zwierząt. Ja również mam dwa pieski, które czekają pod moimi drzwiami. Wydaje mi się po prostu to bardzo nieeleganckie i niegrzeczne w stosunku do piesków, co powiedziałem. Przepraszam. Dziękuję bardzo. I do następnego zobaczenia.